Siłowanie na rękę, czyli arm wrestling, to dyscyplina sportowa, rodzaj zapasów. Dwóch zawodników staje naprzeciw siebie, łapie uścisk, łokcie kładzie na podłokietnikach i po komendzie ready go stara się przeciągnąć rękę przeciwnika do przeciwległej poduszki. Siłowanie na rękę jest dyscypliną znaną od wieków, popularną m.in. dzięki znikomym nakładom wymaganym do rozegrania walki. Jednak dopiero w latach 60. 70. XX wieku amatorska zabawa zaczęła przekształcać się w pełnoprawną dyscyplinę sportową. W amerykańskim mieście Las Vegas rozegrano pierwsze zawody pucharowe. Zaczęły również powstawać pierwsze ligi siłowania na rękę, a nagrody w turniejach zaczęły osiągać poziom znany z innych dyscyplin sportowych. Polska wkroczyła do światowej rodziny arm wrestlingu dość niedawno, bo dopiero w 2000 roku. Lecz to wejście było bardzo dynamiczne. W chwili obecnej organizujemy Mistrzostwa Polski, Puchary Polski. Raz w roku rozgrywany jest Puchar Świata Zawodowców. Polska również organizowała najważniejsze imprezy europejskie oraz światowe, jak Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata. Klub Spartan Rymanów serdecznie zaprasza wszystkich miłośników sportów siłowych na czwarte Mistrzostwa Podkarpacia w arm wrestlingu, czyli siłowanie na ręce. Zawody organizowane są z myślą o amatorach, którzy chcą sprawdzić się przy profesjonalnym stole do siłowania. Zapraszamy serdecznie. Klub Nafta Krosno. 23 kwietnia 2016, start godzina 17, finały 22. Zawodowy mistrz Polski Grzegorz Nowotarski oraz zeszłoroczny mistrz Podkarpacia Grzegorz Krzyżanowski. Serdecznie zapraszamy.